Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer i zaczynamy bitwą, która miała się odbyć właśnie na początku tego odcinka. Ostatnio przechwyciliśmy pod koniec odcinka właśnie armię Knobera miażdżącego twarze. No i myślę, że może tutaj damy radę. Tutaj widzicie, równowaga sił jest troszeczkę po stronie bardziej naszych wrogów, tym bardziej, że widać, że tutaj wszystkie jednostki mają na piątym poziomie, czy tam na czwartym, więc może być ciężko, ale przynajmniej w razie czego coś tam moje wojsko złapie poziomu, więc spróbujmy stoczyć tę bitwę. Może się uda, jeśli nie, szkoda. Jeśli się uda, no to wtedy już nasz wróg będzie miał tutaj chyba tylko dwie armie, coś w tym stylu. Tylko dwie armie 20-osobowe, a my mamy dwie armie 20-osobowe i jedną taką mniejszą, chyba 10, czy coś koło tego. Więc będziemy mieć na pewno dużo, dużo lepszą sytuację i będziemy mogli w końcu tutaj tych zielonych skórych zaatakować i może też coś pozajmować ziem, bo jak widzicie, jest, znaczy jak teraz nie widzicie, ale jak wiecie pewnie, jeśli oglądacie ostatni odcinek, mamy, znaczy założyliśmy konfederację z tym innym klanem krasnoludów, więc mamy też dużo więcej ziem, ale musimy je teraz obronić. Po pierwsze musimy właśnie tych zielonoskórych i dzikusów jakoś powstrzymać przed atakiem na nasze ziemię, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno teraz atakują, więc jakoś musimy się z tym tutaj uporać. Dobra, więc tą armią jeszcze nie walczyłem, więc będzie na pewno ciekawie, chociaż z tego co widzę tutaj w większości wojsko jest właśnie w tym takim układzie, co zawsze się nie bawiliśmy, tylko długobrodych mamy i zabójców, których jeszcze nie widzieliśmy w walce. Wrogów. Nie widzę tutaj troli. Czy oni mieli trole? Chyba nie, ale to, co mnie boli, to. Konica, tak. I to oni bardzo dużo tej konicy mają. Znaczy, o ile to można konnicą nazwać, jak to wiecie, czy znaczy, może tak, jazdy, mają dużo jazdy. Będzie ciężko, ale może coś tam się uda nam tutaj zrobić. Dobra, ustawmy sobie może to mniej więcej tak, że tych sobie weźmiemy do przodu, co by mogli lepiej trafiać. Tu widzę jakieś nierówności są, ale to mniejsza o to. Mamy trzy składy, znaczy trzy katapulty tak naprawdę. Zabójców na tył ustawimy. Oni byli dobrzy, wypoczęty. Ich damy na przodzie, czy może nie, na pewno tyle. Na początku damy na środku tych, o. Chyba, że tu by jedną katapultę dać też na środku. Coś w tym stylu, gromowładnych na boku. Okej, tu mam jeszcze gromowładnych, więc tutaj taka pierwsza linia bardzo mocna z gromowładnymi. Gdzieś jeszcze mam gromowładnych, co nie? Tu. Okej. Za nimi kusznicy. Kusznicy mają chyba większy zasięg od nich. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Przynajmniej coś takiego mi świta w głowie, że właśnie tak było, że właśnie kusznicy mają większy zasięg, więc oni mogą stać z tyłu. Dobra, ile mam? 7 skład kuszników. Aha. To niezbyt dużo, dobra. Chodź tu, a wy się po prostu ustawiajcie z tyłu ładnie. Nie no, tutaj też muszę mieć kogoś w razie czego. Wiecie, tak żeby tylko obronić tutaj przed atakiem na naszych strzelających. Ogólnie rozstawię wojsko bardziej tak, w taki sposób. Okej. Myślę, że mniej więcej to będzie takie ustawienie. Damy radę, dodamy. Nie, to nie. Też nasz wróg nie ma tutaj zbyt dużo jakoś tam miejsca, jeśli chodzi o, nie wiem, manewry jego konnicą i tak dalej. Ale tutaj z katapult to po prostu w konnicę po prostu niech leci wszystko. No właśnie, tak ładnie strzelać tam. A wy tu możecie przywalić w tych, w tym stylu. Dobra, ja się oczywiście skupię na ich lordzie, z nadzieją, że po prostu dam radę dzięki temu wygrać. Jeszcze chwilę poczekamy, zanim przyjdziemy, ruszymy się piechotą do przodu, ponieważ no czekamy, powiem tak, czekamy na to, aż po prostu ich kusznicy, czy tam łucznicy, będą w zasięgu naszych. Tak, żeby się na nich skupili i potem po prostu ruszymy do przodu. Jeszcze chwila.
Dobra, biec do przodu, do przodu, do przodu, bo już widzę, że konica jedzie i nie wiem, czy zdążę się przejść tutaj do przodu. Przejdę, zdążę, 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 zdążę. Okej. Dawaj, 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 panowie. Zabójców tam rzućmy. Dobra, strzelają, strzelają, strzelają ładnie. Lord, niech idzie ci na tego lorda. Lubi mu lorda zabić. Dobra, podejdźmy do przodu. Ładnie strzelają. Okej. Ostrzelać im łuczników jak najbardziej. No, atakować to tych. Nie wiem, czy to chyba to jest błąd, że wywija się w zabójców nimi, ale może nie. Chociaż ładnie tu leci to HP im. Biegnijcie tam, biegnijcie tam. Mogę górnicy też dawać. Do przodu. Okej. Oddział zabójców wyślę tam na plecy im, bo po nich ładnie widzę, że zapierdzielają. A gdzie jest drugi oddział bardzo tych? Nie wiem w sumie. Dobra. Wygląda to całkiem nieźle chyba. Tutaj mi umierają niestety. Jakby się dało nimi wycofać. Dawać zwarciu, dawać zwarciu. A nie, to są zwarciu goście. Dobra, wy. Zwarciu i dawać, napieprzać. Albo jeszcze lepiej. Niech katapulty napieprzają w tych tutaj, co jeżdżą. Tu mi się ładnie wbili, kurde. No nic. A twój lord jest atakowany. Dobra, dobra, czaję, czaję, wiem, że tam się takie coś się dzieje. Bijacie na nich. Tu ci łanie na widzę nawalają. Bijacie, bijacie tych. Ci zabójcy są spoko, tylko że oni strasznie szybko padają. Tego lorda by się zdało zabić, ale to nie jest takie łatwe. Okej, zwycięstwo jest, dobra. Wygrane, no to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Udało nam się rozwalić. Już nawet nie będę za nimi ganiał, co nie? Udało nam się rozwalić jedną z armii wroga, co jest bardzo ważne dla nas, ponieważ no tutaj naprawdę nasz wróg, zielonoskórzy, mieli naprawdę dużo armii. A tak to przynajmniej ta jedna armia będzie przynajmniej trochę uszczuplona i mam nadzieję, że teraz, nie wiem, w razie czego damy radę ją dogonić, czy coś w tym stylu, żeby po prostu ją na przykład dobić, bo tutaj jak widzicie jednostki są bardzo, ale to bardzo nieźle ulepszone, tu już widzicie, już prawie wszędzie są czwarte, a gdzie niegdzie piąte poziomy, tak? Więc no to są bardzo mocne jednostki, które ja z chęcią bym rozwalił, tak? Żeby po prostu to wojsko było dużo, dużo słabsze. Tak samo widzę, że nasi gromowładni tutaj wpadli na czwarty poziom, kusznicy na piąty. Bardzo fajnie. O, i tutaj długobrodzi na czwarty. Zabójcy też, patrzcie, ten skład zabójców, 162 zabicia. Naprawdę, tam zabójcami wbiłem się chyba na początku na konnicę wroga, a potem się wbiłem na łuczników. Oni gonili tam łuczników i właśnie myślę, że tak będę zabójców próbował wykorzystywać, bo oni w normalnej walce przeciwko na przykład takiej zwykłej piechocie tam jakoś się nie za bardzo nie pokazali. Bo to ten skład właśnie walczył z piechotą chyba. Ale ten skład, który właśnie poszedł na tyły wroga i zaczął ciąć po prostu tych wszystkich kuszników, czy łuczników i tak dalej, no on się już bardzo, bardzo dobrze wykazał, więc myślę, że właśnie tak będę próbował robić, żeby nimi gdzieś tam z boku przechodzić i atakować właśnie tyły wroga. Co się sprawdza, co się sprawdza. Dobra, straty tylko 190, gdzie wróg podniósł 1000, straty 1000, tak, to moim zdaniem jest bardzo dobrze, więc tutaj powoli coś z tymi zielonoskórymi będziemy robić. Myślę, że teraz po pierwsze odbijemy swoje wioski, które straciliśmy, plus musimy ogarnąć tam ład publiczny, bo tam w ogóle są bunty orków tak naprawdę teraz, ale no są duże bunty
Czarny Grani chyba, o ile pamiętam. No niestety straciliśmy tam i oni łupili chyba, nie wiem, przez 10 tur. Praktycznie cały czas łupili, 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 więc chwilę potrwa zanim cokolwiek tam zrobimy, ale właśnie widzę, że no wysiekaliśmy im całe tutaj wszystkich do zera. Pozostało zero, po prostu maksymalne straty, bardzo dobrze, zyskałem poziom, co jest też fajne. Tutaj bym wolał, teraz będę dużo walczył, więc wolę dyscyplinkę. Chociaż skarbiec, no 800 zł to nie jest aż tak dużo. Wolę dyscyplinę, ponieważ będę bardzo, bardzo dużo teraz walczył, więc po prostu trzeba to robić, trzeba to robić, trzeba to robić. Dobra, tutaj się widzę, ruszają. Bohater, to jest chyba z Imperium, czy czegoś tam, nie pamiętam w sumie sam. Nie pamiętam, po prostu się nie znam, o tak. Blokada armii, porażka, atak na oddział, porażka. Mierzące twarze, nasz wróg reprezentujący frakcję Ła, Zielonoskórych. Ginie w boju, tak, bardzo dobrze. Kamieniarza. Plądrowanie, splądrowali mi coś, wytyczne. Uraza sukces, super, jedna uraza mniej, ale tak czy siak zostaje mi 8 uraz, więc no jest dużo, no ale co zrobić, co zrobić. Tu widzę, że jest armia wroga, która jest bardzo mała, więc moglibyśmy ją szybko zaatakować, ale bardziej bym chciał powoli tutaj zwrócić do Czarnej Grani, chociaż też tutaj mamy armię 20 i myślę, że ta 20 powinna jako pierwsza zostać zaatakowana, ponieważ no jednak to jest 20. No jak ją szybko rozwalimy, no to będzie to na pewno duży, duży plus dla nas. Co tu możemy zbudować? Tu możemy rozbudować to najwyżej. No nie wiem, czy w tej chwili chcę to zrobić. Bardziej bym chciał wydać ten hajs na sumie nad nie wiem na co, albo go troszeczkę pozbierać, bo w sumie to też nie jest zły pomysł. Dobra, więc po pierwsze, jak to wygląda sytuacja? Mamy tu jak dojść? Nie mamy jak dojść. Chyba wejdziemy na tunele, też nie mamy. Nie mamy jak gościa dogonić. Czyli on prawdopodobnie nam niestety karak dron splądruje. Tu w ogóle widzicie minus 22 ładu publicznego. To jest naprawdę strasznie, strasznie źle. O tak. Tego byśmy też nie zopali w tej turze. Tunelami. To na nami nie możemy za bardzo, dobra. Znam się jak zrobić to. Czy na czarną grań lecieć? Zróbmy tak, przejdźmy tunelami. Tu. Okej, przechwycili nas, tak? Ale przechwycili nas w taki sposób, że po prostu mi wpierdzielimy. Bo tutaj to już w ogóle mamy zajebistą armię. I zawalczenią, dlatego że jeśli nie pokazałem wam chyba jak działa tutaj, dają sobie radę, więc robimy drugą bitwę dzisiaj. I jeśli nam się uda rozwalić tą armię, a zapewne nam się uda, bo teraz mamy więcej sił, a wojsko wroga jest dużo, dużo słabsze, nie jest wyszkolone po pierwsze. Tam trolle trochę, ale trolle. To będzie naprawdę dobrze. Szkoda, że nie mam zabójców tutaj. Naprawdę żałuję, że nie mam zabójców. Z chęcią wymieniłbym jakieś dwa składy krasnoludzkich wojowników na właśnie dwa składy zabójców i tak też zrobię, ponieważ no na te trolle właśnie zabójcy byliby bardzo, bardzo fajni, moim zdaniem przynajmniej. Obrona przeciw szarżu dużych wrogów. O, czekajcie, długobrodzi będą dobrzy na trolle. Więc musimy tak zrobić, żeby właśnie to długobrodzi walczyli z trollami. Zresztą nie, obrona przed szarżą dużych wrogów też mają krasnoludcy wojownicy. W sumie to taki wszystko jedno tak naprawdę. No ale zobaczymy jak to będzie. Wystawimy nasze wojska przeciwko nim i jakoś myślę, że damy radę. Teraz się wczyta. Krasnoludzcy wojownicy chwytają za topory i ruszają do boju u pierwszej linii. Pancerz tarcza, dobrze. Azag rzeźnik. Przeciwko niemu chyba też mamy urazę. Tak mi się przynajmniej wydaje, ja mam w ogóle urazę na praktycznie wszystko dookoła, co nas otacza, tak? Wszystko, co tu widzimy, to uraza. Dobra, więc tak, rozstawimy nasze wojska po pierwsze. Tu widzę, że tu działa nasze. To nie się tak z przodu ustawiał. Ładny zasięg mają. Tak, zrobimy tak. Działa. Gromowładni. Kusznicy. Bo widzicie, kusznicy mają większy zasięg, więc dobrze, że są za gromowładnymi i tak będą mieć dobry. Widzicie, tu będą dobrze nawalać. Znowu działa. Znaczy teraz z tej strony dajcie tutaj tych. I kolejny skład. O. A nawet można troszeczkę bardziej ich w ten sposób dać. Dobra. Znowu działa by się przydały.
Znowu grą władni. Znowu kusznicy. I jeszcze jedni kusznicy na środku. Dobra, i mściciele... Nie, dzielę tutaj. Dobra, więc to mamy rozstawione, teraz wojsko to główne. Gwardziści niech będą razem z naszym lordem. Czekajcie, może tak wycofam sobie, żeby to lepiej móc ustawić. A, tu jeszcze mam gromów ładnych. Aha, bo... Gromów ładni mieli być tu. Kusznicy tu, dobra. To teraz tak. Gwardzistów z chęcią będę trzymał przy naszym lordzie. I jeden skład długobrodych. Drugi skład długobrodych z jednej strony, w razie czego na trole. I z drugiej strony, w razie czego na trole. Teraz was po prostu rozstawimy jak najbardziej w ten sposób, żebyście mogli jak największą, tutaj największy teren bronić. Okej. O, jest. War of Vengeance. Tak, tak, tak. Killers. I ci. The might vengeance. Of ten sposób. Dobra. We demand blood. King Thorgrim Munchbearer. Okej, okay, myślę, że to jest wystarczająco dobre ustawienie, żeby cokolwiek tutaj zdziałać, chociaż mogę się mylić, bo wiadomo, ja nie jestem jakimś guru czy coś, który się nie myli nigdy. Myślę, że spróbujemy armat w tych. Okej, okay, jest ładnie, jest ładnie. Dobra. Oszał z naszej artylerii jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny. Co mi się podoba. Przyznałem, czy powinienem w nich strzelać, czy może jednak w czarne orki. O, padł jakiś tam jeden. Dobrze jest, dobrze jest. Nie mają konnicy, więc jakoś tak szybko nas nie zaatakują tutaj, bardzo dobrze. Jak tylko wejdą w mniej więcej, tutaj podejdą pod łuczników naszych, to zaczniemy iść naszymi ludźmi do przodu. Nie, 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 co ja robię? Dobra. Jesz oszał, naprawdę niezły oszał, więc to jest bardzo, bardzo duży plus dla nas. Patrzcie, tutaj tracą dyscyplinę, co nie? Szybko tracą dyscyplinę. Gromowładni tu ze środka. Nie ci, ci. Niech nawalają w tych szybko. Okej. Okay. Dobra, działa, zmieńcie się tutaj na tych z tyłu. Czy to wojsko nie przeszło? Boże, to wojsko nie przeszło do przodu, ja pierdzielę. I wbili się w naszych strzelających chyba, w ogóle co tu jest, co tu się dzieje? Ty to w ogóle idź na jego lorda, gdzie jest jego lord? A, tu jest. W ogóle przywal z jakiegoś tutaj czaru. Co tu jeszcze mamy? Wzmocnienie, dawać wzmocnienie dla wszystkich. I nawalać, nawalać, nawalać. Co to jest? Odpowiedź na obrażenia, zajebiście, co to jest? Premia do szarży, dawać, w ogóle robimy wszystko. Się da. Jesteśmy tak zboostowani, że po prostu wszystko będziemy rozwalać. Dobra. No, w sumie nawet jeśli się troszeczkę słabo ustawiliśmy, to nie wygląda to tak źle. Tutaj troszeczkę dostają w dupę.
i tutaj. Dajmy tych gromowładnych na... Chodzi mi o gromowładnych. Na atak zwarciu, niech pomogą tym. Ok, teraz przywalimy znowu czarami. Goń. Albo nie, wy tym pomóżcie. To wbija się w tych, jak tam ci uciekają. Dobra. Nasz lord sobie da tu radę sam. Znaczy chyba. To znaczy możliwe, że nie. Dobra, gromowładni. Zapierdzielać tam, pomóc mu. Dawać. Nawalaj się z tymi trollami. Okej, dawaj na tego, dawaj na tego. Dawaj goś tutaj. Okej, padł. Dobra, wygrana. Jest ładnie. No nie strzelać po swoich, debile. No oni już ich gonią, nie gonią. Dobra, zakończ bitwę. Człowiek Demolka, dostałem achievement. Nie wiem, co tam, co trzeba było zrobić, żeby go dostać, ale zawsze achievement kolejny, tak? Mi się zawsze to podoba. Więc bardzo, bardzo się z tego cieszę i bardzo się cieszę z tego, że mamy straty, co prawda 440. To no są takie nawet straty, ale pamiętajcie o to, że tu były trzy składy dzikich orków, czy czarnych orków chyba, no i cztery składy troli, więc no te jakiekolwiek straty musiały być, ale z drugiej strony my zadaliśmy im dużo, dużo, dużo większe. Plus w końcu wytestowaliśmy nasze działa, które no, patrzcie, ładnie to zabiły, ale Mściciel, 112. Bez kitu, Mściciel najwięcej zabił, ale to pewnie dlatego, że działami nawalaliśmy na początku w trolle, a nie w piechotę, czy tam włóczników wroga. I możliwe, że to był błąd, możliwe, że powinienem jednak to takie mniejsze wojsko nawalać, a większych przeciwników zostawić po prostu na to, że jak będą przychodzili już blisko do nas, to po prostu nasi wrogomowładni i kusznicy powinni ich po prostu wystrzelać. Ale długobrodzi się też nieźle spisali, widzicie tutaj po 90 zabić, tak samo ci tutaj 93 zabicia, ci tylko 9, gdzieś oni na boku prawdopodobnie z czarnymi orkami walczyli, troszeczkę mniejsze szanse mieli z nimi, ale nieźle, ważne jest to, że ładnie nam poszło, co prawda bardzo możliwe, że mogliśmy mieć mniejsze straty, nie wiem czy czasem sobie swoimi strzelcami nie atakowałem cały czas swoich ludzi, tak wiecie, przypadkiem, bo nie pamiętam gdzie miałem ich zaznaczonych, mogłem korzystać z pauzy, mogłem powoli to robić, ale jakoś tak... Wolałem to z jednego razu tak na szybkiego zrobić, żeby było, nie wiem, fajniej, po prostu, nie wiem, tak już mam. Ważne jest to, że wygraliśmy, tak? Ważne jest to, że rozwaliliśmy teraz drugą armię zielonoskórych, więc teraz dwie armie już mają zrąbane. Została armia ta mała na zachodzie oraz przy dzikiej grani chyba. No i łupy 770, oczywiście armia wybita, gościu zabity, zdobyte doświadczenie do... 18 poziomu troszeczkę, niedługo będzie 19 i możemy albo zabrać dużo złota ze skarbca, albo dyscyplinga. Wolę dyscyplinkę, żeby po prostu też nie mieć tego minusu do uzupełniania strat, ponieważ no jednak tu mamy trochę do uzupełnienia. Dlatego też teraz stracić jeńców i ura za sukces.
Super, już jesteśmy z trzeciego poziomu uraz, więc już nie mamy dyscypliny minus 4, ładu publicznego minus 2 i stosunków dyplomatycznych, tylko teraz mamy po prostu dyscypliny minus 2, nie minus 4, więc jeszcze trochę musimy zrobić, żeby zejść na sam dół. I dostaliśmy też nagrodę konflikt z orkami, dyscyplina plus 16 przeciwko zielonskórym przez 3 tury, więc przez 3 tury będziemy naprawdę bardzo, bardzo mocno nawalać. I kolejna uraza zrobiona, pokonaj określoną liczbę armii lub garnizonów na następującej rasy. Zielonskórzy oczywiście 2500 zł, uzyskaną broń, miecz potęgi, siła broni plus 6%, super, super, super. W ogóle tak się zastanawiam, czy, bo tu mam teraz 3 armie. Pierwsza ta dostała poziom, więc trzeba, a czy te, ta armia, ten gościu dostał poziom, więc trzeba coś tutaj zrobić. Upór? Murarz? A. Chyba, żeby tutaj tak zrobić, no w to, pełna zbroja na przykład i troszeczkę mu tych umiejętności podboostować. Plus chciałem jeszcze, czekaj. Jakie tu masz uzbrojenie? No właśnie, nie masz... Broni nie masz, a ja przecież mam tutaj dużo broni. One są dane, ale tu na przykład mamy miecz oprawcy. Przeciętny. Mamy też ponad przeciętny siła broni ogrze ostrze, tak? Lub młot. Damy ci młot, wiesz? O, płonący pierścień Torniego możemy ci dać. Pancerz smoczy helm na przykład możemy ci dać. I już jesteś gościu troszeczkę lepiej tutaj zrobiony. O, i mamy na przykład tak. Tak samo tutaj możemy kogoś dać, bo jeszcze mamy niektórych ludzi nierozdanych. Przeciwko zielonym skórym na przykład. O, już. Ze wszystkich budynków, przychody, lokalny region. Zawsze to coś będzie więcej, wiecie, więcej. I czas fajny obleży. No dobra, więcej już nie mamy, więc tak też zrobimy. I ta druga jeszcze armia. Tu gościu ma pierwszy poziom, no ale to wiadomo, to jest dużo, dużo mniejsza armia. Ale zawsze jakoś ta broń możemy mu dać. Na przykład ogrze ostrze. To czekajcie, co ja tam dałem mu? Młot. Aha, młot mu dałem, dobra. Czy ja mam drugi młot? Tak, ja mam dwa młoty chyba. No, dajmy temu ostrze ogrze. O, ogrze ostrze. Ogrze ostrze, Boże. Ostrze ogrze. Tutaj dajmy odpowiedź na magię. No ten, podam przeciętny 15%. Po cała zbroja. Mam jeszcze jeden smoczy helm, to super. Jest zaklęty przedmiot, jeszcze niestety nie mamy nic, ale tu mamy, na przykład to możemy dać i reszta jest już zajęta, więc to tyle. No ale zawsze coś tam rozdaliśmy. Więc jak teraz widzicie, została nam tutaj jedna armia. Tu druga. I tu gdzieś wybiegały jeszcze, tak, tu jest jeszcze jedna. A to są już dzikusy, chociaż z nimi też prowadzimy wojnę. No ale jest dużo lepiej, jest dużo lepiej, troszeczkę ogarnęliśmy tutaj. O, zróbcie to, 1600 zł, na drugi poziom możecie zrobić ulepszenie. Tak staram się teraz gdzie tymi pójść, w tą stronę. Myślę, że... Tą mniejszą armią pójdziemy sobie teraz pod gościa tutaj. No nie przechwycił nas. A tą armią, jak tylko będziemy mogli, na razie chodźmy... Tak gdzieś tu. Łączymy się potem z tą armią. I tymi dwoma składami pójdziemy tutaj na Grimgora. On ma tu, widzę, też takie podobne wojsko do tej poprzedniej armii, czyli po prostu trzy czarne orki, jakaś tam mniejsza piechota, łucznicy, no i cztery trole, więc damy radę. Tutaj mamy chyba zabójców. Tak, mamy dwóch zabójców, więc powinno być dobrze. Okej. Teraz jeszcze nasz bohater. Może podejść tutaj i spróbować zabić. 24%, no to jest bardzo mało, no ale co zrobić innego? To on ma czwarty poziom, co nie? On by coś mógł spróbować zrobić tutaj. Chyba, że wystaw bohatera. A tu jakby się mogli co zrobić? A, tylko 19%, no to dobra. Próbujmy, no co zrobić? Sukces, yeah! Gość jest zarąbisty. Piąty poziom zdobył, sukces. O, i uraza sukces. Dobrze, super. Coraz mniej uraz już. Nie, 8, tylko 5 nam zostało. Co tu jeszcze mamy zdobyć? I zajmij nas przez osadę, żelazna skała, okej. Okay. Pokonaj w boju armię Grimgo Zielonej Skóry. Zdobyć i zajmij nas przez osadę Czarna Grań. Czarna Grań, żelazna skała, dobra. Żelazna skała to... Aha, żelazna skała i Czarna Grań musi być zdobyta. Zdobyć nas przez osadę Dok Karas. Dok Karas było gdzie? Do Karas, ok, czyli te trzy osady jak zdobędę, to nam też spadnie dużo, dużo ten poziom urazy. I tutaj co pokonaj w boju, nas pracuje armia Lorda Dzikusów, to jest ten, dobra, czyli my mamy, widzę, że wszędzie gdzie są nasze urazy, więc bardzo dobrze. Tutaj damy sobie poziom, oczywiście rozdamy. Mhm. Moglibyśmy dać na tyle czytego, rum, męstwa, rozwój.
Mieszaniem chaosu. O. Tak patrzę, co tu by można jeszcze patrzeć na tu inne rzeczy potem. Uszkodź osadę, dodatkowe obrażenia 5%. Świadomość, cel, własna armia. Bierzesz na ten udanie działanie wrogiego bohatera. O, fajnie. Działanie blokada magii. Okej, okay, na koniec. Zabójstwo, dodatkowa szansa na zabicie celu 7%. O, i to byśmy chcieli, do tego będziemy dążyć, więc teraz sobie zróbmy, no tutaj na trzeci poziom zróbmy sobie. Czemu by nie? I co? Pójdźmy jeszcze turę. Prawdopodobnie jej nie rozegramy, ale przynajmniej zobaczymy, co tym razem zrobią zielonoskórzy, bo wiecie, to teraz mają dużo gorzej. Okej, ten ucieka. Skrył się w Dok Karas. Co on chce? Pakt o nieagresji. Dobra, mogę podpisać z nim pakt o nieagresji. Nic się nie dzieje. Mhm. Dobra, ten coś mi tu z osadą robi. Blokada armii, sukces. Mhm. Plądrowanie ziem. Uraza przydzielono, zmarnuj postać na rozsądek z perfekcji, zielony skór. Ciągle to uraza dostaje. Naciągam tu złe ziemię. O, koszt werbunku, migracji, plus 15. Ale ład publiczny. Chociaż i tak mam tak zrąbany ład publiczny, więc mi wszystko jedno, więc rozwój plus 15 na 3 tury to coś tam, no, jak przyjdzie. Dobra. Ale to było na tyle. Muszę się tutaj jakoś zebrać znowu, chociaż w tym odcinku dużo, dużo lepiej nam poszło, tak? Bo już dwie armie rozwaliliśmy. Została nam tutaj, tak jak mówię, jedna. Powoli będziemy się tutaj bawić. Tego pewnie nie zabijamy, bo to jest ten dobry lut, a zbyt mała szansa na udane. Ale czekajcie, może tutaj zrobimy. A, nie, tutaj też nic nie zrobimy. O. It is time. Więc na razie zróbmy tak. Dobra. Ale to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Bardzo mi to pomoże. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, pa. See ya.